Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, witam w mojej kuchni. Bardzo serdecznie. Będziemy gotowali różne ciekawe potrawy i właśnie zastanawiam się, co mógłbym ugotować na dzisiejszy obiad dla mamy. Nagrywam również filmiki na YouTube'a na mój kulinarny kanał i muszę nagrać coś ciekawego, co moi widzowie będą chcieli oglądać. I tak sobie właśnie myślałem, że fajnym pomysłem byłoby ugotowanie czegoś z buraka. Chciałem zrobić zupę z burakową, jakiś barszczyk i chciałem też właśnie jakieś karpacze z buraka robić. Siema, synek! O, witaj mamo, słuchaj, właśnie tutaj kombinuję i myślę, co by nagrać na mój kanał kulinarny na YouTube'a. Cześć, drodzy widzowie, witam, fajnie, o, no to słuchaj. Jeszcze się nie nagrywa, mamo, spokojnie. I właśnie na obiad nam dzisiaj już tu kombinuję, co by tutaj, wiesz co, nam zrobić. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym dzisiaj zrobić coś z buraka, tylko problem w tym, że nie mamy buraków tutaj. Ja tutaj sprawdziłem skrzyneczkę i nie mamy niestety buraków, potrzebuję buraków. Poszłabyś na rynek gdzieś kupiła, bo chciałem zrobić carpaccio, jakiś barszczyk, coś tego. Kurczę, synku, my ostatnio mieliśmy tyle buraków, a ty ostatnią potrawę też robiłeś z buraków, no i teraz tak naprawdę nie mamy przez to w domu. No słuchaj, no jest bardzo ciężko, nie chcę się iść do sklepu specjalnie po te buraki. Czy to jest na pewno dla ciebie taki główny składnik, że to potrzebujesz teraz, natychmiast? No tak, mamo, praktycznie już jest koniec sezonu na buraki i praktycznie każdy teraz będzie chciał wykupować. Nawet nie wiem, czy dasz radę kupić w sklepie te buraki, bo tak naprawdę no już ciężko je dostać w ogóle, bo już jest końcówka sezonu, dlatego dawaj, mamo, no please, polej szybko na rynek i weź może kup te buraki, no weź, please. Dobra, już lecę, synku, tylko daj mi chwileczkę, postaram ci się ogarnąć jakieś buraczki, poczekaj. Dobra, okej, mam nadzieję, że mama tam pójdzie. Ładnie, ja tutaj już mogę wszystko przygotować sobie, cały sprzęt i tak dalej. I dobra, ja ogólnie będę potrzebował też miseczki i właśnie zrobimy tako, zrobimy zupkę i dodatkowo zrobimy właśnie carpaccio, które będzie bardzo, bardzo dobre. Idę sprawdzić na górze jeszcze porządek, czy tutaj mamy właśnie ładnie posprzątane. O, kominek zapalony, mama tutaj dba, razem z mamą tutaj właśnie sobie mieszkamy i ja zazwyczaj gotuję na obiadki, bo ogólnie gotowaniem bardzo się interesuje, to jest moje ulubione zajęcie. Co to tutaj? Kto mi tutaj puka? Halo? O, kim ty jesteś? O nie! Witam cię serdecznie! Co ty tutaj robisz? Oła! Co ty, kim ty jesteś w ogóle? Co ty tu kombinujesz? Ty wyglądasz bardzo dziwnie, jesteś obdrapany bardzo i nie masz ciuchów normalnych. Co jest z tobą? Spokojnie, nie bój się mnie, ja jestem bezdomny. Czy mógłbym cię prosić o pomoc? Jestem strasznie głodny. Czy miałbyś może coś do jedzonka poczęstować mnie? No proszę. No, mam tutaj jakieś surowe ryby, tylko jakieś takie rzeczy nieciekawe. Mogę ci dać surową rybę, no ale ogólnie może ci od niej brzuch boleć. Słuchaj, nie wchodź tutaj, weź, bo tutaj nieładnie tak od ciebie pachnie, że zaraz tutaj mama będzie zła, że ja tu wpuszczam do domu jakichś obcych ludzi, bo mi nie pozwala. Słuchaj, no, mogę ci dać tą rybę. Ja ogólnie będę dzisiaj gotował carpaccio, będę chciał robić carpaccio z buraka, tylko nie mam buraków i właśnie nie wiem nawet, czy mama mi przyniesie te buraki, bo ich bardzo jest mało teraz, kończy się sezon i właśnie nie wiem, a chciałbym nagrać filmik na YouTube'a, wiesz? Czekaj. Ja wiem, gdzie znajdziesz bardzo dobre buraczki, jeszcze takie słodziutkie, prosto z farmy. Chodź, zaprowadzę cię. Serio? Wiesz gdzie? Ja cię nie mogę. Kurczę, bez kitu? Nie spodziewałem się, że w ogóle ty masz takie informacje, ale widzę, że ty tutaj się interesujesz okolicą, bo ty pewnie dużo podróżujesz, co? No tak, ja od czasu do czasu muszę przejść, poprosić kogoś o pomoc, bo naprawdę, no ja samemu sobie nie radzę w życiu, no nie mam jedzenia, nie mam gdzie mieszkać, ja czasami potrafię spać, wyobraź sobie, pod gołym niebem, no i to sprawia wielką trudność, jak jest zimno na dworze. O, widzisz ten dom? Wow, to jest bardzo ładny domek sąsiada, ale ładny ogródek mają, prawie taki jak my. Widziałeś nasz ogródek, jaki jest ładny? No, akurat się nie przyglądałem, ale na pewno jest ładny. Chodź teraz po cichaczu, jakbyś mógł tak trochę obniżyć ton i tak leciutko się skradać, bo nie wiem tak naprawdę, czy ktoś tu jest w domu. Musimy sprawdzić. Ale co ty chcesz ukraść? Są. Dobra, chodź szybko, przejdź. Przecież tam są sąsiedzi, co ty chcesz im zawinąć z ogródka buraki? Widzisz tutaj, co jest za okazy? Wiesz, jakie to są pyszne buraki? To są w ogóle świeże, właśnie z naturalnych składników. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnych pryskanych rzeczy, także świeże.
trzy słodziutkie buraczki. Nie możemy tego zrobić, nie zabieraj ich. Mimo, że to są... Ej, to są ostatnie buraki tutaj na naszym mieście, a ty im zabierasz, może oni też by potrzebowali. Weź. Ale wydaje mi się, że jak ty mówiłeś mi, że chcesz risotto zrobić, to mnie bardziej będą potrzebować. Risotto, ja carpaccio bardziej bym chciał, wiesz? Aha, no to dobra, no to i tak dla ciebie będą lepsze, bardziej się przydadzą. Jesteś złodziejem, zaraz uciekamy, oni zobaczą. Uciekamy szybko, bo zaraz nas zobaczą, chodź szybko. Otworzył drzwi, słyszałem drzwi otwarte, uciekajmy. Ja nie mogę, jak mama się dowie, że ja z tobą zawinąłem sąsiadowi buraki, to kurczę, mnie chyba nie wiem co, no to nie musisz nic mówić mamie, no co ty, zachowajmy to dla siebie, niech to będzie naszą tajemnicą. A skąd będzie wiedziała, skąd... Co mam jej powiedzieć, jak się spytasz, skąd mam te buraki? No to powiedz, że ja dałem po prostu buraki na przepis, bo mnie o to poprosiłeś, bo wiedziałeś, że na pewno w mieście nie znajdziesz innych buraków. No i tak po prostu będzie, no co? Ale słuchaj, ogólnie ja nie chcę się z tobą zadawać. Ja ty jesteś złodziejem, mama by nie była zadowolona, jakby wiedziała, że się z tobą zadaję. Słuchaj, dałbyś mi te buraki? Ej, nie wchodź tutaj! Wyrocha! Ale ja ci tylko do skrzynki chciałem wrzucić. Zobacz, w skrzynce masz już buraczki i nawet nasiona masz do buraków. Jak będziesz chciał, to sobie sam zasadź, dobra? Super, tylko teraz jest sezon, nie ma sezonu i one będą długorosły. Dobra, to trzymaj buraczka jeszcze na drogę i proszę cię, idź stąd już, bo mama przyjdzie i zobaczy, że ja się z tobą zadaję, a ty ukradłeś to. Dobra, uciekaj, bo zaraz mama przyjdzie. Dobra, ale nic uciekaj. Nie mów, ale jak zrobisz to carpaccio, to mów mi szybko, to ja też chciałbym się dołączyć chociaż trochę. Nie, no proszę cię, nie przychodź już tutaj, okej? Okay? Nie chcę cię tutaj widzieć, złodziejaszku bezdomny. Kurde, przecież to była masakra, on w ogóle zawinął sąsiadowi te buraki. W sumie dobrze, z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, jak mama się dowie, skąd ja je wziąłem. Ciekawe, czy mama w ogóle dała radę je kupić. Wydaje mi się, że nie, ale ja nie mogę. Dobra, to ja tutaj już kamerę mogę ustawiać. Dobra, tutaj ustawimy nagrywanie. Okej. I za chwilę będziemy właśnie rozpoczynali, dobra. Także zobacz z tyłu, cześć, synku, tutaj jestem, zobacz. O, cześć, mamo. Jak tam zakupki? Już przyszłam, ale super. Słuchaj, no mam złą wiadomość. No nigdzie nie mogłam dostać. Byłam w trzech sklepach. W trzech sklepach powiedzieli, że to nie ma sezonu teraz na buraki. No i nie kupiłam tych buraków. No pytałam się nawet po sąsiadce. Sąsiadka miała ostatnie zbiory i nie chciała mi dać tego właśnie... nie chciała mi tego podarować. No dobra, mamo, słuchaj, tak się składa, że przyszedł tutaj do nas pan farmer i mi dał mi te buraki i już mam. Także ja tutaj będę, wiesz co, rozpoczynał nagrywanie, bo już tutaj zaczynałem szykować kamerkę, już chciałem nagrywać, a ty siadaj tutaj, czekaj, już tutaj nam, chodź tutaj na górę, ja już nam tutaj pościelę ładnie, stół ale wystroję. Ale co, że nakryjesz do stołu, tak? Tak, wystroję nam. Ale super, synku, ty zawsze byłeś dobrym kucharzem, wiedziałeś, gdzie widelec i gdzie łyżkę, po której stronie położyć. Dobra, to nagrywamy, razem nagrywamy, ja też mam się dołączyć, czy nie? No, mamo, nie rób mi siary na nagraniu, ja chciałbym sam to nagrać i wrzucę później na kanał ten filmik, tylko ty tutaj po prostu sobie siedź i czekaj, ja zaraz nam przyniosę ten obiadzik, okej? Okej, czekam na ciebie. Dobra, także ja tutaj odpalam, kamera, akcja, okej, także uwaga, 3, 2, 1. Witam w mojej kuchni, dzisiaj będziemy robili carpaccio właśnie z buraka i dodatkowo zrobimy sobie jeszcze zupkę burakową, czyli barszczyk ukraiński, bardzo dobry, dlatego zapraszam do oglądania. Okej, a więc na początku musimy tutaj pokroić buraki, tyk, kroimy je ładnie. Okej, tutaj jeszcze do miksera trochę wsadzimy, pyk, zmiksujemy je troszkę, niech się zmiksują. W ten czas tutaj podłączę kuchenkę, okej, i tutaj na talerzyku wystarczy jeszcze poszatkować trochę na płasko tego buraka. Sosem balsamicznym później na koniec polejemy, okej, już pokroiłem, także już dziękuję, mamy nagrany filmik, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, moje ziomeczki, i zapraszam do oglądania kolejnych przepisów. Okej, mamo, już tutaj carpaccio podaję, także no jej, tutaj poszatkowane. Ja już się nie mogę doczekać, głodna jestem. Okej, cyk. Wow. Dobra. Czyli mam, czekaj, wziąłem ci dwa. Trzymaj, wow, ale super, czekaj, ja tylko usiądę i to stestuję. Siadaj, mamo. I tutaj, sosem balsamicznym skropiłem tutaj ten i doprawiłem bardzo dobrze to carpaccio. Jak ci smakuje? Wow, synku, to jest naprawdę bardzo dobre, wow. Ej, mamo, ale co ty tutaj do skrzyni?
Zaglądasz oszty, ty nie umiesz usiedzieć, ty masz mamo ADHD jakieś chyba. No troszeczkę mam, ale synku wiesz co ci powiem? No? Ja wiem dlaczego ty szukałeś dzisiaj buraków, bo ty jesteś burak. Hej mamo, ja cię tutaj gotuję, a ty mi tak przyzywasz. Oż, ty już ty się buraku, nie będę zaraz gotowa. Powiem wszystkim na nagraniu twoim widzą, że jesteś burakiem po prostu. Hej mamo, ale ty jesteś. Widzisz, już słońce aż zaszło. Dobra, idę szybko wziąć to nagranie i wrzucam filmiki na YouTube'a, okej? I idę spać. Ja chcę do góry się położyć, bo ja śpiąca jestem. Jutro się zobaczymy, synku. Dobra, to ja tutaj szybko, tutaj mamo, wrzucę tylko ten filmik, niech on się całą noc wrzuca. Okej, już zaploadowałem na swój kanał. Ciekawe, ile już mam widzów, to jutro sobie na spokojnie zobaczę. Ja, dzisiaj mamy pełnię, pełnia. Dobra, mamusiu, dobranoc, mama. Trzymaj dobranoc, się, ja synku. Też idę spać. Okej, także dobranocka. Właśnie wstał nowy dzień, a ja idę do laptopa zobaczyć, jak tam mój kanał się rozwija i ile mam już subskrypcji. Jestem bardzo ciekawy, bo codziennie nagrywam filmik, codziennie staram się właśnie uszczęśliwić moich odbiorców i mam same dobre tutaj komentarze. Wszyscy piszą, że jakie pyszne potrawy, się zachwycają po prostu. Co? Już 50 tysięcy widzów mam. Ja nie mogę. Mamo! Mamo, gdzie ty jesteś? Mamo, 50... Tylek, chodź tu na dół, szybko, szybko, potrzebuję twojej pomocy, idę, szybko chodź. Idę, mamo, 50 tysięcy subów mam, rozumiesz, mamo, 50 tysięcy subów, co jest? Gratulacje, synku, ale ty urosłeś od razu, wow, no, mamo, chodź w ogóle, szybko, szybko. W ogóle ja tutaj mam nowy sprzęt, ja normalnie jestem już dużym kucharzem, mam, kurczę, mi się, powiększyłem się, lepiej jeszcze wyglądam jako kucharz, co jest, mów. Słuchaj, słuchaj, z naszej piwnicy coś jakieś dziwne krzyki słyszałam, weź zobacz, się strasznie boję, jak to strasznie dziwne, się boję. Dziwne krzyki? Ale co? Ja się też no boję, tam... mamo. Jak tu dawno nie byłem, tutaj pajęczyna już obrosła, mamo, tutaj jest strasznie nawet. Ja nie mogę. Tu jakieś krzyki stąd dziwne dobiegały, no, synek, ja się boję, no musisz coś z tym zrobić. Ja też się boję, mamo, ja nie wiem, co tutaj się spodziewać, ale to ten trzeba... A, o nie! O nie, co to jest? Mamo, uciekajmy stąd! To jest niebezpiecznie! O nie, dobra, uciekajmy, zwijajmy, mamo, szybko, uciekaj! Uciekaj! Co tu się stało? Widziałaś to? Ratunku, pomocy! W naszej piwnicy! O nie, Jezu! Szybko, zamykaj to! Czekaj, czekaj! Obuduj to czymś! Zabunkrujmy to, mamo, dobra, szybko! Jakoś ziemię, szybko, biorę jakąś ziemię tutaj! Dobra, dobra, chwila! Nikt teraz stąd nie wyjdzie! Okej. Okay. Całe szczęście. O Jezu, mamo, my musimy tutaj się zabezpieczyć. Widzisz, tu straszne rzeczy się dzieją. Ja nie mogę. Nie spodziewałem się tego, że takie straszne synku, rzeczy tu no można... ja też się nie spodziewałam i słuchaj, chciałabym ci bardzo pogratulować za to, że osiągnęłeś sukces na YouTubie. I słuchaj, ja teraz będę się, zajmę się polem, idę potać kwiatki, także ty kucharzu, daj, nagrywaj filmiki, żeby cały czas rosło ci te subskrypcje. No dobra, ja ogólnie chciałem też tam trochę ogarnąć ogródek, bo postanowiłem, że tam będę też sadził różne sadzonki i żeby później miał produkty do gotowania, nie? To dobra, to jak coś, to jesteśmy w kontakcie, mamo, to pa! Okej, dobra, to ja tutaj jeszcze sprawdzę, co bym dzisiaj mógł ugotować, bo jeszcze w sumie nad tym nie myślałem. Mam tutaj w sumie parę produktów, ale właśnie no, zależałoby mi na tym, żeby właśnie zrobić jednak tą uprawę, bo tutaj na moim ogródku tutaj jest naprawdę, tak naprawdę dużo miejsca. O, tutaj mógłbym zrobić, chociaż tutaj sąsiad mieszka, ale dobra, tutaj gdzieś z tej strony, bo tutaj nasz ogródek, kurczę, mama tu wszędzie kwiaty zasadziła, to jest takie marnotrawienie ziemi, że ja tutaj bym chciał gdzieś normalnie zrobić tutaj miejsce. I bym tutaj coś mógł posadzić, właśnie na przykład buraki, o buraczki, takie bym mógł robić, okej, okay, dobra. Ej, ty, o. czekaj chwilę, o siemanko, cześć, witam cię serdecznie. O, witam, kim pan jest, że tak ładnie pan ubrany, w ogóle jakiś biznesmen, czy kim pan jest? Czekaj, ja specjalnie chyba trafiłem pod dobry adres, szukam tu takiego youtubera, który nagrywa filmiki kulinarne. Tak, to i ja ma proszę już pana. Bardzo dużo osiągnął na, tak to ty? To ja właśnie dzisiaj wbiłem 50 tysięcy subskrypcji, tutaj się muszę panu pochwalić, proszę pana. Chciałbym ci bardzo pogratulować, to jest naprawdę duży sukces. Jeszcze na takiego młodego chłopaka taki sukces, naprawdę gratulacje. Kurczę, ty sam to wszystko nagrywasz, sam kupiłeś taką dobrą kamerę z dobrą jakością i tak, sam to sam wszystko nagrywam, montujesz? Sam gotuję, mam pełno książek kulinarnych, proszę pana, ja tutaj od rana do wieczora praktycznie siedzę i gotuję i to ja jest nie moje wierzę, hobby ja nie wierzę, pasja. Trzymaj proszę, weź tu papier, weź długopis, jak możesz podpisz mi się, bo ty kiedyś chyba gwiazdą będziesz. A, autograf mam panu dać, tak?
Tak, autograf poproszę, bo ty chyba kiedyś będziesz bardzo, bardzo dobrą gwiazdą i na pewno kiedyś będę mógł może sprzedać ten autograf twój. Jak pan się nazywa? Karola. Dobra, Karola, dobra, proszę. Mam tu dla Karola coś. O, okay. Dziękuję bardzo. I słuchaj, chodź może się przejdziesz. Masz teraz wolny czas, może byś się przyszedł, no bym ci coś powiedział, czyli może tak ważnej sytuacji. Pole uprawne robię, no ale dobra, mogę się z panem przejść. Słucham, w czym mogę pomóc? Chodź. Słuchaj, wpadłem na bardzo dobry pomysł z tego względu, że ty jesteś dobrym kucharzem, a ja ogólnie jestem właścicielem najlepszej restauracji w tym mieście. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie, no nie wiem w sumie. No ja tak mało jem, bo ja zazwyczaj sobie sam gotuję i nie chodzę do restauracji raczej. No to słuchaj, ja ogólnie szukam pracowników, a ty jesteś najlepszym kucharzem z tego, co wywnioskowałem. Czy szukasz może pracy? Ja dużo płacę i w ogóle patrz, tutaj jest moja restauracja. Ja cię naprawdę muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Ja cię, a tutaj jakaś drabinka, ciekawe dokąd prowadzi. O. No to tam u góry w sumie, ale tam u góry nic nie ma, tam tylko się roi od jakichś pajęczyn i w ogóle. O, tam fajna dawno knajpka, się było. Fajna knajpka. Tutaj za barkiem byś stał, gotował, ogólnie tu jest takie coś, to jest bar. Aha. Restauracja, taki bar można by powiedzieć. Ludzie na przykład czasami sami potrafią sobie pójść na pole uprawne, tam jest właśnie, widzisz, jak widzisz pole uprawne, potrafią coś wziąć, ty też możesz tam zawsze... Ale tutaj jest przecież zablokowane, tutaj przecież nie mogą do kuchni wchodzić ludzie, bo tutaj no bakterie będą przynosić. No nie, ale od drugiej strony chodzi mi tak, ale od drugiej strony. I na przykład ty tak samo możesz wchodzić na to pole i możesz sobie brać, tylko za każdym razem jest taka zasada, chodź tutaj do góry, jeszcze ci pokażę. Jest taka zasada, tylko jak bierzesz zboże, to musisz od razu posadzić te zboże i to się tak normalnie kumuluje. Ty sobie bierzesz zboże, ale sadzi się następne. No i tutaj jest góra, tutaj klienci. Teraz akurat pusto jest, bo mamy zamknięte, nieczynna restauracja o tej porze, ale za niedługo się otwiera. I czy nie chciałbyś może zostać no kucharzem w mojej restauracji? Dobra. Naprawdę dużo płacę. Czyli ja tutaj... Tak. No, słucham. Tak bloków diamentowych. Tak bloków diamentowych za ile to jest czasu? Za 8 godzin. Za 8 godzin, ale co? Za 8 godzin dostanę stack bloków? Tak, no dziennie płacę stack bloków diamentowych, bo ogólnie... Co? Dziennie się pracuje 8 godzin, no tak. Stack bloków za jeden dzień pracy? Mhm, zgadza się. To jest nie do pomyślenia, proszę pana, ja panu nie wierzę, jak ta cała restauracja jest tyle warta. To co pan mi tutaj, chce mi kurczę, oczy mi pan tutaj w ogóle mieni i w ogóle co pan myśli, że ja mam teraz w oczach 5 złotówki, oczy jak 5 osłodówki i się na to nabiorę, że pan mi płaci, ja pan mi płaci tyle, co ta cała knajpa jest warta za jeden dzień pracy? Proszę pana, ja w takie rzeczy nie wierzę tutaj, nie wierzę panu, nie ufam. Słuchaj, dobrym kucharzom trzeba płacić dużo, żeby później... Nie. Mówić, żeby zostali nie u ciebie można długo. Nikomu się nie płaci i... To pan mi odda tą restaurację za jeden dzień pracy, tak? Jeden dzień popracuję, już to jest moja restauracja, odkupuję ją od pana, możemy się tak umówić? Ale ta restauracja jest więcej warta, ja ją kupiłem za stack może właśnie bloków diamentowych, ale ona, ja ją tak teraz tutaj ten biznes wszystko rozkręcę, że ona będzie warta o wiele więcej, tutaj ludzie będą przychodzić cały czas, ludzie będą kolejkami się tutaj ustawiać, wyobraź sobie, żeby wejść do tej restauracji. No dobra, możemy spróbować, zrobię jeden testowy dzień, dzisiaj mogę popracować, bo jeszcze jest wcześnie, otworzymy dzisiaj knajpę i zobaczymy, jak mi się będzie pracowało. Jak mi się fajnie będzie pracowało, to może tutaj zostanę, ale coś mi się nie chce wierzyć, że pan ma tyle pieniędzy i mi tyle zapłaci. Na wszelki wypadek proszę, dwa bloki jak na razie dostajesz wypłaty. O, super! I to jest, wyobraź sobie, jeden blok, to jest 9 diaksów, to nie jest mało. Okay. Także słuchaj, pracuj sobie, za niedługo będzie otwarcie restauracji, może ktoś przyjdzie, także spisuj się, myślę, że wiesz jak gotować, gotuj jakieś swoje pyszne przepisy. Okej, okay, dobra, poradzę sobie jakoś. Dobra, ja przyjdę tutaj w odwiedziny później. Okej, okay. Sprawdzimy jak to tutaj wygląda. Tutaj jest to pole, o którym on mówił. Dobra, to może już zbierzemy trochę zboża, bo na pewno nam się może przydać trochę mąki, żebyśmy właśnie tutaj już mogli coś gotować, jakieś ciasto zawsze można. Ja w ogóle, co to jest za pole, jak tutaj szybko sadzonki rosną? Ja nie mogę, to jest jakaś magia. Ja czegoś takiego nie widziałem, jak to jest dobrze, to pole musi być mega dobrze nawodnione, nie wiem, ale to jest w ogóle aż magiczne pole, ja nie mogę. Oj, tutaj widzę, jest sporo rzeczy, jest kurczak, jest tutaj, widzę, wieprzowinka z jabłkiem,
O, fajnie, fajnie, dobra, także coś tutaj już można ugotować fajnego, nie ma problemu, fajnie. Dzień dobry, czy ktoś tu jest? Dzień dobry, halo. O, halo, witam, to pan pierwszy klient tutaj? Tak, no ja już zasiadłem do stołu, czekam, aż ktoś mnie obsłuży, halo. A to jest bar, proszę pana, to nie jest restauracja, tutaj należy przyjść i samemu zamówić, co pan by chciał. A no dobrze, no to już wchodzę. Słuchaj, co, jakie dzisiaj danie dnia macie? Jakie, co polecacie? Szef kuchni dzisiaj poleca kurczaka z jabłkiem i ziemniaczkami. Gotowane właśnie tutaj na złoty kolor, ziemniaczki podsmażane. I aha, mam jeszcze tutaj suróweczkę z marchewki. Bym polecił. To wezmę to i jeszcze do tego jakiś kompocik. Okej, okay, dobra. To będzie kosztować, proszę pana, 20 zł. Ma pan tyle? 20 zł, dobrze. 20 zł to jest wartość 20 zł, to są dwa diamenty. Proszę, okay, dla ciebie dwa diamenty. Dobra, dziękuję. To ja zaraz podam panu jedzonko. Proszę sobie usiąść. Okej. Okay. Dobra, także bierzemy marchewkę, ziemniaczki, kurczaka. Dobra, także tutaj na początku wezmę tą marchewkę, pokroję, tyk, tyk, tyk. Kurczaka i ziemniaczki podsmażymy trochę. Okej, okay, cyk. Mamy tutaj, tak. Okej, okay. Dobra, także tutaj już mogę panu dać. O kurczę, w ogóle już za chwilę tą knajpę powinniśmy zamykać. Ja cały dzień tutaj przesiedziałem, już ciemno. Okej, okay, że pana już tutaj pan będzie ostatnim klientem, także proszę tutaj pana obiadzik. Proszę jeść smacznego. I proszę dać swoją opinię, jak tam panu smakuje. Czy jest dobre, czy jest niedobre? Chwila! Ale co to jest? Ja sobie wypraszam takiego jedzenia, ja żądam zwrot pieniędzy, co to ma być? Proszę pana, no to jest, kurczę, moja wiedza z książek kulinarnych, ja tutaj wykorzystałem wszystko, co umiem, żeby to zrobić, co pan mówi? To nie jest warte dwa diamenty moje, oddałaj mi dwa diamenty, ja za to nie zapłacę. Nie, nie oddam. To panu, dlaczego pan to zjadł całe jedzenie? Mógł pan zostawić i powiedzieć, że niedobre, a nie pan zjadł całe i teraz chce zwrotu pieniędzy, tak się nie robi. Ale mi nie smakuje, proszę oddać mi pieniążki, bo zaraz zadzwonię tutaj do tego bossa tutaj tej całej restauracji. To proszę dzwonić, ja panu nie oddam pieniędzy, proszę pana, bo pan to wszystko zjadł. Takie rzeczy się zgłasza przed zjedzeniem, no pan nie. Wszystko zjadł i pan żąda zwrotu. No nie, do widzenia. Nie wierzę, ty jeszcze ze mną dyskutujesz. Ja tutaj zamykam restaurację, proszę pana, także żegnam wychodzę się. Wychodzę stąd i za niedługo ktoś cię wywali z tej roboty. Do widzenia, proszę pana, do widzenia. Okej. Okay. Dobra, to ja muszę tutaj już zamykać, wszystko pochowam. Okej, okay, tutaj w ogóle moje kwiatki jeszcze se schowam. Ja będę musiał uciekać w ogóle do domu, bo przecież tam mama już na mnie czeka, już jest ciemno. Noc, kurczę, się zbliża, tutaj masakra, dobra. Także ja tutaj otwieram drzwiczki, zamknę tą knajpę. Nie wiem, gdzie tylko jest ten szefuncio, bo on tutaj powinien już być, ale go nie ma jeszcze. I kurczę, już zaraz, ja cię mama mi nigdy nie pozwoliła po nocach. Kucharzu, jestem już. Witam, co proszę tam, pana. Słuchać? Jak tam praca? Przepraszam, czekam tak na wypłatę, czekam na wypłatę. Już kurczę, jest noc, ja już tutaj zamknąłem knajpkę. Jednego klienta miałem. Proszę bardzo, ty mi nie wierzyłeś, a jeszcze tak? Jeden, proszę... jeszcze jeden. Co jeszcze, co jeszcze jeden? Jeszcze jeden blok. Dostałem no to 63. Trzymaj jeszcze, dobra, jutro ci dam jeszcze resztę, ale wydaje mi się, że to dobra. Wystarczy dla ciebie. Nie wiem, jak panu się to zwróci, bo dzisiejszy utarg to są dwa diaksy. Tyle dzisiaj dostałem, gotowałem jedną potrawę, więc pan to chyba szybko tutaj zbankrutuje. Ale na jak w ogóle się pracowało? Podobało się? Podobało się? Ale proszę pana, ja już tyle zarobiłem, że ja chyba mogę rzucać tą robotę, bo mi tyle starczy. Jestem młody jeszcze, młody kucharz. Ja wolę chyba, oszalałeś. Wolę chyba dla mamy gotować. Ale ja specjalnie inwestuję w ciebie, żebyś ty został u mnie, a ty teraz mi mówisz, ja nie mówię. Że odchodzisz z pracy. Nie, jeszcze mnie proszę, proszę mnie nie bić. Ja wracam do domu, jeszcze się zastanowię. Ty chyba mało lat jeszcze, chyba życia jeszcze się, nie proszę nie pana, stop. Zastanowię się jeszcze, czy będę pracować, czy nie. Nie powiedziałem, że nie. Także proszę mi dać spokój, ja idę spać, bo już jestem zmęczony. Do widzenia. Jutro się tutaj widzimy o 8. Stał kolejny piękny dzień. Ja już jestem naprawdę dojrzałym kucharzem i czuję się naprawdę na doświadczonego kucharza. Mimo, że temu panu, co w restauracji mu ugotowałem, nie smakowało mu,
to, kurczę, ja nie wiem właśnie, czy ta robota jest dla mnie. Ja bym wolał nagrywać filmiki na YouTube'a, bo już tutaj 50 tysięcy subskrypcji ponad mam, 50 dzisiaj już jeden, czyli 1000 subskrypcji jeszcze doszło, także to jest dla mnie niesamowity wynik i to jest moja pasja, nagrywać filmiki dla moich fanów i właśnie ja chyba będę musiał z tym biznesmenkiem sobie porozmawiać. W sumie mam dużo pieniędzy, to mi starczy na cały rok, tak naprawdę. O, mama tutaj już wstała i ja nie wiem, ja będę musiał z nim pogadać, ja rzucę chyba tą, najprawdopodobniej rzucę tą robotę. Witaj mamo, cześć. No siema synku, co tam słychać? Słuchaj mamo, duży chłopak. No ja już poważny kucharz, no wczoraj byłem w ogóle w pracy, przepraszam, że ci nic nie ugotowałem, ale widzę, że ty tutaj marchewkę sobie zjadłaś. No słuchaj, pracę znalazłem i pracuję, zobacz, w ogóle zarobiłem pełno diaksów, pełno bloków diaksowych, trzymaj, podzielę się z tobą, weź tam sobie kup jakąś ładną torebkę czy coś, mamusiu, i słuchaj. O kurczę, synku, ale to jest dużo pieniędzy, dziękuję ci bardzo. No ja będę właśnie chyba w ogóle rzucał tą robotę najprawdopodobniej, bo ja chcę nagrywać filmiki, to jest moja pasja, a nie tam jakieś pracowanie, ale harowanie jak wół. Ale jak ci tak dużo płacą, to zostań może w tej pracy, będzie lepiej. Nie wiem, mamo, będę musiał to przemyśleć i najprawdopodobniej właśnie pójdę z tym biznesmenkiem, sobie pogadam. Chciałbym tylko jeszcze tutaj na polu zrobić miejsce, już w sumie powinienem być w pracy, bo już jest, która to jest godzina? Czekaj, już 14. 14. On powiedział, że o 8 mam być, czy już jeszcze 6 godzin spóźniłem. To czyli... leć szybko, synku, leć szybko. Dobra, zaraz, tylko tutaj jeszcze chciałem skończyć ten ogród tutaj ogarniać i zaraz tam pójdę do niego, okej. Okay. Dobra, także tutaj zrobimy sobie jeszcze miejsce na sadzonki. I kurczę, w sumie mógłbym to nawet na YouTube'a nagrać. Jak przygotować pole i właśnie sadzić swoje produkty najlepszej jakości, żeby później wychodziły pyszne potrawy z tego. Okej, okay, także tutaj pole już jest naprawdę ładnie wygląda, muszę przyznać. Okej, okay. Tutaj to zniszczymy i zrobimy właśnie jak najwięcej miejsca. Zrobimy to właśnie ekonomicznie. Ała! 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 Nie strzelaj! Ała! 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 Zostaw mnie! Ty kurczę cwaniaku! Nie strzelaj! Ej! Mówiłem ci, że miałeś być w pracy. Co ty robisz? Ej kurczę, ty jesteś... Siedzisz tutaj, ty stoisz, jesteś, coś robisz. Bandziorem jesteś jakimś! Coś... Schowaj tą strówę! Coś robisz tutaj w swoim ogródku, zamiast pieniądze zarabiać, szybko leć do restauracji, czemu cię tam nie ma? Schowaj tą spluwę, ty bandziorze! Ty jesteś bandziorem, a nie biznesmenem, kurczę! Weź to schowaj! Czemu cię nie ma u mnie w pracy? Co, zapłaciłem ci tyle pieniędzy i co? Ty teraz nie będziesz chodził do mnie do pracy? Powiedziałem, zasuwaj, raz, dwa, trzy! No ale ja nie chcę tam pracować, ja wolę nagrywać filmiki na YouTube'a i mam je gotować niż w twojej śmierdzącej knajpie, kurde, która jest nic nie warta. Ale ty tak do mnie nie mów, słuchaj, ty mnie powinieneś szanować i traktować jako szefa, a nie, co ty sobie myślisz? Mam to kurczę, gdzieś, no kurczę, zabieram... Ty chyba jesteś niepoważny, przepraszam, ale muszę to zrobić, no... Ej, zostaw mnie, ja kurczę... Wykupię płatnego... Jestem już tak zdenerwowany na ciebie, że zaraz już po prostu szału dostanę, chodź tutaj, wykupię raz, dwa, za te pieniądze płatnego zabójcę i cię załatwi, rozumiesz, cwaniaku? No chyba najpierw mi to oddasz, nie oddam ci tego, nie oddam ci, chciałbyś, nie oddam ci. Bo już po tobie będziesz, nie będzie po mnie. Kurczę. Idę do króla. Idę do króla. Pójdę do króla i kurczę. Au, ała, a. Yes.